Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Ignacy i bardzo miło mi was widzieć w kolejnym odcinku z gry RimWorld. Oczywiście tu z góry przepraszam za to, że wczoraj odcinka nie było, być powinien. Niestety byłem troszkę zmęczony po weekendzie, miałem troszeczkę, powiedzmy, przygodowy weekend, więc delikatnie byłem zmęczony. Cóż, widziałem, że jesteście fanami moich lekarzy i ich działań, więc ja również jestem bardzo, bardzo zadowolony z tego. Dobra, ale słuchajcie, przejdźmy do gry. Odnieśmy się może do kilku rzeczy, o których mówiliście. Mówiliście o... Co ty robisz? Czemu grasz podkowy? Jest czwarta nad ranem. Przyjaciel, powinien spać o tej porze. W sumie wypoczęty jesteś. Mówiliście oczywiście o tym, że powinien podnieść poziom trudności. Ja też na pewno będę chciał to w przyszłości niedalekiej zrobić, ale to na razie jeszcze sobie zostawmy to. Ja wiem, że ta seria też ma być taka bardziej tutorialowa. Oczywiście możemy w każdym momencie poziom trudności zwiększyć, więc tutaj się nie ma o co martwić. To robić na pewno będziemy. Imiona podobnie. Co ty zostałeś, ugryziona? Nie, już myślałem. Karmisz ma woła na razie. Coś ci nie wyszło, kumplu. A wy co tu robicie? Co ty niesiesz? A, zajączka, aha, bo zdrażnęła go. Dobra, już pamiętam. Pumy. Trzeba na to uważać. O, niech to pies! Jest tu jakikolwiek inny kolonista w okolicy? Masz jakąś broń? Idź tutaj, kumplu. O, brawo, poradziłeś sobie. Dobra, ty idź odpocząć. To jest wszystko do zabrania i to zresztą też jest do zabrania. Wiem, że jest coraz mniej potrzeby leczenia. Wybaczcie, dzisiaj trochę taki jest odcinek bez gładu i składu, nie ukrywam, bo trochę tak przyleciałem po prostu do domu, wiecie, nie szybko, przepraszam, tutaj do studia i stwierdziłem, kurde, trzeba zacząć po prostu nagrywać. I tak nie jestem jakoś bardzo, bardzo przygotowany do tego, o czym dzisiaj chciałem pogadać, więc dzisiaj taki, powiedzmy, odcinek będzie troszkę luźniejszy. I zobaczyłem po prostu, jak nam gra, czy nam coś podpowie i podrzuci po prostu w ten sposób może, o. Coś piszą do mnie, wysyłają SMS-y, no po prostu akurat się zaczął dziś. A dzisiejszy dzień jest dosyć pracowity. Mam nadzieję, że dzisiaj też na kanale pojawił się, albo będzie się na pewno pojawił, Kozacy trzeci. Będę chciał zobaczyć tę grę przede wszystkim, z czym to się je, jak ona wygląda. Soranil jest dobrze i widzę, że wyładowania elektromagnetyczne się skończyły. W porządku, ja bym chciał, żebyście jeszcze mi posprzątali, żeby ktoś mi się jeszcze zajął sprzątaniem. Byłby fajnie, że niesiecie wszystkie rzeczy, to mnie cieszy niewątpliwie. Ale chętnie zająłbym się też, żeby ktoś się zajął sprzątaniem jeszcze. Nie pamiętam, jak u mnie w pracy to wyglądało ze sprzątaniem. Są jakieś dwójki teoretycznie, więc zaraz powinni to zacząć ogarniać. Widzę, że jeszcze tutaj temat jedzeniowy są ogarniane. Minor break risk? Z jakiego powodu? Udar słoneczny? A, jest heat wave. To nie spodziewałem się tego, przyznam bez bicia. No to zaczynam się zastanawiać. Ła, temperatura jest przeogromna, wiecie co? To będzie od nas wymagało troszeczkę zabawy w takim razie. Trzeba zrobić w takim razie coś takiego, a następnie tutaj, 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 tutaj i tutaj kratki wentylacyjne. Chodzi o to, że będzie trzeba schłodzić tutaj w takim razie wszystko. Kto jest moim budowniczym? Soranil? Tak, ty. Soranil, chodź tutaj. Rodion zarezerwował sobie. Bardzo dobrze, że robisz. Metal niesiesz jeszcze do coolera. Nie, nie, kumplu. Zajmiesz się tym jeszcze. Chociaż część, żeby została schłodzona. Dobra, i teraz tak. Temperaturkę daj na... Chyba 21 stopni może być w porządku. Próbuj to chociaż wychłodzić troszkę. 45 stopni wewnątrz. On dopiero to wychładza. Będzie trzeba im te kratki porobić, wszystkie wentylacyjne. Najlepiej to było w ogóle więcej tych klimatyzatorów zrobić, bo jak widzicie, to chłodzi, chłodzi, ale wychłodzić to nie może. Dajmy jakieś serdeczne minus 15 może. Czy 15 stopni. Dobra. Ty w ogóle śpisz, ty tamto? Bardzo poważny.
Żeby oni mi się nie poskładali z tego, wiecie. Trochę się zaczynam bać tego. Tutaj jest 32 stopnie wewnątrz, 40 na dworze, 39 w tych pokojach. No dobra, słuchajcie, to musimy więcej klimatyzatorów porobić. Trochę się cykałem tego, że to nastąpi i jak widać na załączonym obrazku to się właśnie dzieje. Dobra, tutaj spróbujemy, żeby ta temperatura zaczęła bangalać lepiej. I analogiczną sytuację zrobimy tutaj. To może nie być najmądrzejsze, bo wydaje bardzo dużo komponentów na to. I... No tak, tak, 21 stopni wewnątrz będzie. Tu jest cały czas 42 stopnie w tym miejscu. Niesamowite. A to jest w ogóle zadachowane? Obszary. Zadaszony obszar. Jest zadaszony. Nie było tego. Nie było tego. Nie widzieliście, co tu się wydarzyło przed chwilą. Zupełnie nie widzieliście. Zupełnie nie widzieliście, co tu się wydarzyło. Teraz wszystko już jest dobrze. Czemu nie działa? Dobra, już jest lekki udar słoneczny. Na dworze jest 50 stopni. Ja jebiu. Dobra, dajmy im teraz temperaturę... Tak, 21 niech będzie w tych obydwu pokojach. I widzicie, że to już się powoli zaczyna nam wyrównywać, jeżeli te głupie mawoły nie będą właziły. Dobra, to w takim razie trzeba by zmienić troszeczkę dozwolną strefę dla... zwierząt. Usuń dozwoloną strefę. Animal 1. Usuń im to. Ok, żeby te głupie zwierzaki nie otwierały tego i nie właziły tej za chwilę. Tak, tu jest 21, tu jest 12 stopni. Tu wewnątrz jest też 38. Tu będzie trzeba wyklimatyzować temat, ale to za chwilkę. Na razie zajmiemy się podstawami. Dobra, trzeba zacząć robić kolejne pokoje, bo jakby też gdzieś to jest jakiś tam mój zamysł mały. Czyli będzie trzeba wyorać na pewno tę ścianę, to w ciemno mogę powiedzieć. Jak już mam wyoraną tę ścianę, to tak jakby tutaj będzie pokój kolejny. A ten pokój będzie, no dobra, zróbmy go. Takie pokoje dla kolonistów, 5 na 8, one będą troszkę mniejsze, bo ściany trzeba doliczyć. Coś takiego. No, w sumie to możesz, dobra, nie oraj tam dalej, dobra, na razie to tyle, orajcie. Chłopy, jak jesteśmy ze skamieniami? Coś tam mamy poprzerabiane. Widzę, że powolutku zbieramy. Dobra, przynajmniej nie będą spali już w gorącu. To jest coś, co mnie gdzieś tam mniej więcej interesowało. Kratki przerzucają tą temperaturę między... Bo na dworze jest cały czas 40 stopni. A tutaj macie fajnie chłodno w środku, więc nie dziwię się, że tutaj sobie siedzicie. 45 też tutaj jest. Czyli też nie najchłodniej na świecie. Jaka to jest skała? Ja z wapienia robiłem, tak? Dobra, w porządku. Zróbmy zatem tutaj ścianę z wapienia. Może tutaj i tutaj zrobisz sobie drzwi z wapienia. Proste danie? Tutaj gnije. Aha, bo nie jest dojadany. No dobra, w porządku. Brzmi jak plan. Ledwo co utrzymuje teraz tą temperaturę przy tym heatwave'ie, więc może jeszcze mu dajmy na minus 14, bo on ledwo co wyrabia. Kurde, niech się skończy ten heatwave, bo jest strasznie irytujące. Tubylcy. Dobra, rozumiem, o co wam chodziło z poziomem trudności. Już zaczynam to rozumieć powoli. Geniusz lubiący używki. To by było zajebiście, gdybyś przeżył, ale obawiam się, że nie przeżyjesz. A wiecie dlaczego? Dobra, na razie to tak. Teraz zmieńmy harmonogram. Dajmy wszystkim teraz home zone. Co by mi nie powyłazili. Ten jeleń się powinien zabić na pułapce, odnoszę wrażenie. Gdzie jesteś, kolego? Ach, tutaj jesteś. Albo na którejś z pułapek, bo nie sądzę, żeby on był w stanie to przejść. To jest 80 obrażeń na podejściu, patrzcie na to. Już. Tyle. To możesz zebrać. Kto tutaj jest gdzieś blisko? W okolicy. Jason Mini. Mini. Proszę cię, zdejmij... rzeczy z kolegi, uzbrój pułapki, a następnie pójdź dżentelmena z pogrzeb. Wiem, że pisaliście mi, że mogę to przerabiać na jedzenie dla zwierząt, ja jednakże nie będę się aż tak tym przejmował. Dobra, zaraz jeszcze, jak wygląda sytuacja tutaj z szyciem? O, są dwa t-shirty.
No dobra, tylko że to są podkoszulek ze skóry szopa, który jest do dupy. Trzeba będzie zrobić wypalarkę potem i będziemy wypalali część tych takich dziadowskich rzeczy. A tymczasem zróbmy coś takiego, jak ubiór. Teraz tak, wybierz strój Anything. I Anything będzie zakładał stroje, które mają od 50 hit pointów w górę. I na razie Any Quality dajmy. Czy od tandetnego w górę. Spróbujmy tak, zobaczymy co się zadzieje teraz. Anything, dobra. Czy mają wszyscy ubrania, czy też nie. Podkładała część rzeczy. Więc zatem jeszcze jedna rzecz mnie teraz naszła, że tych t-shirtów to zrób troszkę więcej. I zacznij im jeszcze robić czapki kowbojskie. Rób do uzyskania sztuk no może spokojnie 3 sztuk. W ten sposób niech będzie. Troszkę tkaniny mamy. Może coś wam się uda zrobić z tego. Dobra, teraz tutaj architekt. Tak i tak. To będzie bardzo przyzwoitej wielkości pokój. W ten sposób. I zaraz go tutaj dobudujemy. I jeszcze jak tutaj już kopiesz, to jeszcze dokop dotąd i to będzie ładny, duży pokój. I możemy stopniowo przynosić kolonistów tutaj do środka. Od razu, jeżeli już jesteśmy w tym temacie, jak jest teraz temperatura na dworze? Dobra, 21-28, w porządku, troszkę już chłodzi, nie aż tak bardzo. Tutaj daję teraz w nim teraz 21 stopni. Zacznijmy robić kilka jeszcze tutaj rzeczy. Ściany złapienia widzę, że robiliśmy. Sprasowane komponenty, gdzie żeście na nie trafili, bo nie widzę. Ach, tu są sprasowane komponenty, miło. To czekajcie, jak już kopiemy, to jeszcze wykopmy tutaj. Troszkę się ciemno tu zrobiło wewnątrz, więc tak, na pewno zaczniemy od klimatyzatora, którego puścimy tak, żeby zimno było tutaj do środka. Dalej klimatyzator puścimy. Nie puścimy. Możemy puścić jeden, a dalej zrobić klatkę wentylacyjną. O, w ten sposób. Kable puśćmy po ścianach, bo to też ponoć wpływa, nie jestem pewien, ale to ponoć też wpływa na piękno naszego regionu, więc zróbmy kable w ten sposób. I jeszcze bym kable puścił po tej ścianie i po drzwiach. O. Tak, żebym mógł oświetlić tutaj dany obszar i będę chciał jeszcze zrobić automatyczne drzwi, ale to jeszcze później i jeszcze mi naszło, że jak już zaczynamy się wbudowywać, to zróbmy sobie coś takiego jeszcze. I tutaj wtedy zamontujemy jedną parę drzwi. To już bym chciał auto drzwi, żeby one nie traciły czasu na przełączaniu się. Mleko dlaczego leży tu? Mleko nie powinno znajdować się tu? Produkty zwierzęce, mleko. No jak nic, powinno się znajdować gdzie indziej. Może przetransportuj? Miło z twojej strony, dziękuję serdecznie. Jak tam nasze uczenie warga wygląda? Nijak, nie nauczył się jeszcze posłuszeństwa. A nasz mawołek? A już jest posłuszny, patrzcie. To bardzo dobrze. To jeszcze go naucz spuszczania w takim razie, niech będzie. Co ci szkodzi, wyrobisz sobie właśnie, poczekajcie, bo mini uczy, nie? Jak ty jesteś teraz z tym utrustowaniem? 5, słabizna. Rodion go uczy? Ty masz na 5, faktycznie. Nawet lepiej uczysz niż mini. Rodion. Na 1, faktycznie. Rodion jest to dużo lepszy. Bo warg wymagał chyba 6, tak? Czekajcie. Tak, 6 wymagał warg. Więc Rodion może jak wyuczy mawoła naszego, to będzie w stanie nauczyć też warga czegokolwiek. To by było wcale nie głupie. O, widzę, że Tom już zajął się też sprzątaniem. I o to chodzi. Żeby to wszystko nie było takie upierdolone, bo to mnie strasznie irytowało. Dobra, tutaj jeszcze widzę, że trzeba pokopać troszkę. Wiem, że to tak na razie bałagan jest spory tutaj. Ale zaraz to się zacznie wszystko klarować i zobaczycie, o co chodzi. Na razie zrób ten sposób. Te szczątki to stąd powynoś. O, pierwsze kapelusze się pojawiają. To fajnie, fajnie. Bobry. O nie. To cholerstwo jest straszliwie irytujące. Je trzeba wyjebać jak się tylko da, bo bobry zjedzą wszystkie drzewa tutaj, potem przestaną się tu nawet drzewa respić. Ile mam tych myśliwych? Całego jednego. Kto jest moim myśliwym? Jason, który jest też moim kucharzem. Tak? Dobrze pamiętam? Kucharz, myśliwy. To niedobrze. Ty masz długi łuk, ty masz maczugę, ty masz karabin, Jason. Nóż, super stali, pistolet. Dobra, słuchajcie, zrobimy
Zrobimy to inaczej. Ty, ty, ty. Chodźcie tutaj. I wszyscy tu. A, teraz jeszcze jedna rzecz tylko mi naszła, że przecież muszę im teraz zmienić w harmonogramie, że mogą chodzić sobie już gdzie chcą. Bo w tym momencie oni nie mogli wykonywać działań poza... Bo obry zaczynają wcinać wszystkie drzewa tutaj. A tego nie chcemy. Jest Soranil, jest Jason i tam powinien przyleść. On ma tą nogę swoją, więc on będzie chodził oczywiście odpowiednio wolniej. Teraz to. Teraz to. Goście. Teraz to. I teraz to. Czy to wszystkie bobry? Dobra, zjedz se to. Ty też se zjedz i ty też se zjedz. Dobrze. Gdzie są ci goście? Pokaż. Kto jest u mnie gadaczem? Strażnik. Rodion. Tak? Rodion jest moim najlepszym gadaczem? Spójrz na 10. Faktycznie, nie jest wcale taki zły. Weź pogadaj z nimi. Zobaczymy, czy z czymś możemy ciekawym z wami pohandlować w ogóle. O, nawet mamy trochę ciuchów. Sprzedajmy to. Sprzedajmy to, bo ja tego nosić nie chcę. Leki. Wy macie 5 sztuk. To ja chcę od was wszystkie. Leki są zawsze przydatne. Moje proste dania wam mogę sprzedać, bo ich używać nie będę. Wy macie jeszcze racje żywnościowe. Tyle? Co ma się jeszcze? Leki i go juice. Komponenty niby dwa. Racje żywnościowe dwa. Okej. Okay. Weź zajmij się. Aha, ty nie umiesz transportować. Dobra, to przynajmniej leki mamy. No to jest chociaż jakiś plus całości. Weź jeszcze zajmij się tym transportem leków, proszę cię. Bądź tak dobra, że mi to wszystko nie pogniło tu. I jeszcze proszę cię tylko zajmij się transportem tego dziadostwa. Op, op, op. I teraz sobie już idź spać. Wybornie. Dobrze. Mogą sobie pochodzić, gdzie chcą. Ja im nie zabraniam tego. Trening ciebie się jeszcze nie zaczął. Odnoszę wrażenie. Sprawdźmy. Tresowanie jesteś na 5. No, jeszcze troszkę potrzebujesz. Zaćmienie znowu. Słabo. Dobra. Tutaj wygląda na to, że wycięliśmy całe, co chciałem, więc w porządku. Teraz tu ściana złapienia dwa razy. Następnie teraz poproszę tak. Podłogi będę płytki wapienne, tak, potrzebował blok litego wapienia, więc tak, po płytki wapienne, wiem, że będzie za mało. I będziemy potrzebowali struktury i tu już zaczniemy robić zupełnie inne meble, zaczniemy robić podwójne łóżka. Halo? Tak. Dobrze jest to ustawione? Nie, tak będzie dobrze. W ten sposób już wam będziemy robili to. Dalej, potrzebujemy wam tutaj jeszcze bankowo. O, tu jest aż 100 kosztuje, no dobra. Na pewno potrzebujemy tutaj doniczki i na pewno potrzebujemy lampy stojącej. Tak, żeby to wszystko było oświetlone. Zwykły. Dobra, w porządku. Może na razie takie zostać. Przeżyjemy to. Czy nie mam już drewna? Tu jest bardzo zły znak. Rom drewno. Dobra. Tutaj mam jakieś do zrąbania. Pojedyncze drzewka. To też będę chciał, żebyście się tym zajęli. Dobra. Okej, okay, to mamy to w miarę uporządkowane. Tu już posadzony jest kwiatuszek. Zaraz zobaczymy jeszcze na piękno tego miejsca, jak już wytransportujemy i zrobimy wszędzie podłogę. Tu będzie wtedy trzeba jeszcze wysprzątać i wtedy się tym mini szyje cały czas. Tak, szapki kowbojskie, jak widzicie. One też dają ciekawostkę. Szapki kowbojskie też dają delikatny buścik do socjalek, jeżeli mnie pamięć nie mieli. Wpływ na innych, chyba to się tak nazywa. Szansę na oswojenie. Nie jestem pewien. Delikatny boost do handlu na pewno daje. Tego jestem nawet bardziej niż pewien, że daje, więc tak w ramach ciekawostki mogę tylko podrzucić. Psychiczne brzęczenie. To jest dla kogo? Po prostu na cały region. No to niedobrze. Trochę nie lubię, bo to daje stały taki, patrzcie, zobaczcie sobie, tutaj mamy charakter w potrzebach. Tak. Halo?
Psychiczne brzęczenie średnie. O, tutaj. To widzę, że chyba tylko na kobiety działa, bo to jest tak, że jest chyba od płci zależny. Tak, psychiczne brzęczenie kobieta. Dokładnie, średnie tu jest na przykład. Mogłoby się to zaśmieniem skończyć, nie ukrywam. Orodion wyrąbał jakieś cegiełki tutaj, tyle dobrego. Niech wyniosło już do końca stąd dziadostwo. Mini próbuje tutaj go wytrenować. Mini, też jesteś treserem? Pilnowanie treser. No tak, 5. No dobra, w porządku, próbujcie. Zaśmieję do biegu końca. Dobra, bombowo. Potrzebujemy projektu do badań. To prawda. Ja bym chciał bardzo energię geotermalne. To wymaga laboratorium naukowego. O, dobra, to będę musiał to zbudować. W porządku. Podstawy mikroelektroniki. Co mi to daje? Konsole komunikacyjne, zaawansowane technologiczne stroje badawcze. Tak, to będziemy potrzebowali. Będziemy też potrzebowali jeszcze drzwi automatycznych. Tak, zdecydowanie. Dobra, to będzie trzeba posprzątać. Tak, Tom wstanie, bo ty jesteś chyba też sprzątaczem u mnie, sprawdźmy jeszcze. Tom jest sprzątaczem, kilka osób jest sprzątaczami. Jeszcze ty jesteś artystą, to też będziemy chcieli na pewno w przyszłości niedalekiej wykorzystać ten koncept. Ale to zaraz. Zaraz, jak wstaniesz, to dopiero się tymi rzeczami zajmiemy wszystkimi. Jak z jedzeniem jest? W miarę dają radę. Zresztą mamy bardzo duży zapas jedzenia, to się kompletnie nie martwię. To jest duży plus. Tom? Wiesz co? Chodź tutaj na chwileczkę. Dobrze, teraz daj F. R. Idealnie. Wysprzątaj cały ten pokoik, bo jest cały upieprzony. I to tak paskudnie. Elegancko to wszystko wysprzątasz, kolego. Bo to są poremontowe gruzy skalne. Dobrze. Kto jeszcze jest u mnie sprzątaczem? Pokażcie mi. Mini też jest sprzątaczem. Gdzie jesteś, Mini? Ach, ty robisz czapkę kowbojską. No dobra, to faktycznie może nie ma co aż tak się na to szarpać. O, kapelusz kowbojski też dla ciebie, kumplu. Dobra, to znaczy, że jeżeli wszyscy mają kapelusze kowbojskie, to można chyba, wydaje mi się, że zmniejszyć ilość tych kapeluszy kowbojskich do 2. Chodź jeszcze raz, kolego, tutaj, tym razem. Mhm. Nie. R, chodź tu. F, R. Bardzo ładnie. Zaraz tu zaczniemy dawać komuś powoli ich sypialnie. Tu jest chłodno na 21 stopni, czyli jest bardzo przyjemnie. U, zapomniałbym. Dobra, go. Więc myślę, że możemy to łóżko zacząć przypisywać. To łóżko dzisiaj będzie dla Solanil. Bombowo. I robimy podobną sytuację tutaj obok. Czyli wkopka. I potrzebujemy... Jaki duży jest ten pokój? 6 na 8, czyli potrzebuję budować 7 na 9, kopać. Czyli kopiemy tutaj... Nie, czekajcie, 6 na 8. Czyli licząc od tej strony pokój, 6 na 8. Tutaj, czyli ze ścianami będzie akuratnie. Dokładnie, to dobrze kopiemy. 7 na 9 trzeba kopać. Mhm. Widzę, że tutaj nam się powiększa ten cały czas obszar, ilość rzeczy, których mamy. Jak widzicie, jest straszny miszmasz z tymi różnymi skórami. To często robi spory bałagan, nie ukrywam. Ale jeżeli już byśmy spojrzeli teraz, zobaczcie, na beauty, widzicie tylko troszkę, że jest lekko zanieczyszczone, ale tu już jest dużo, dużo większe bogactwo i piękno. Bogactwo jest też dlatego, że podłoga jest tutaj też z kamienia, a te podłogi mają troszkę większą wartość. Taki drobny detal. No ta lodówka się zaczyna powoli robić mała. Myślę, że jeżeli tu mamy zrobić jadalnię, to tak, zaczniemy zaraz jeszcze tutaj meble. I tutaj spróbujemy zrobić taki długi stół może. Na przykład tutaj. W porządku. I spróbujemy zrobić tutaj krzesło obiadowe. Będziemy potrzebowali na pewno do tego więcej drewna. Ta lampa zaczyna je wkurzać. Będę ją musiał przesunąć. Przenieść w inne miejsce. Idziesz tu. I to oznacza, że będziemy potrzebowali chyba jeszcze troszkę więcej drewna, więc zaraz damy im jeszcze w poleceniach. Rąb drzewo. Wyrąbiecie jeszcze to. Tutaj jakieś drzewo się widzę znalazło, nawet kilka tu. O, bardzo dobrze. Czyli jeżeli z tym drzewem jesteśmy już uporani, to niech się tutaj zajmą moi ludzie z robotą całą. Na razie się relaksują, zaraz im tu zaczniemy robić podstawowe takie rzeczy do zabawy, wiecie? Czyli przede wszystkim jakiś tutaj stolik do szachów im zaraz zrobimy. Myślę, że w ten sposób. Oraz do stolika będziemy potrzebowali na pewno ze 2 taborecików. Później to zrobimy jeszcze fotelik. Generalnie wszystko do relaksu. Dobra, dalej struktury. Jedna ścianka. Jedne drzwi. Dobra. Dobry. Chociaż tyle.
Kolejne rozprasowane komponenty, z tego co widzę. To bardzo dobry sygnał. Ale psujecie te rzeczy. Psychiczne brzęczenie przynajmniej ucichło. Dobry. No ładnie, kurde. Właśnie jestem z was zadowolony. Meble. Jeszcze jedno tutaj. Zastanawiam się, jak kuchnię zrobić i całość tej jadalni. Myślę, że tak, kuchnię zrobimy tutaj. W tym miejscu. Tylko jak wtedy stockpile zrobić będzie trzeba. Zastanawiam się, bo stockpile powinien być nie za blisko, nie za daleko. Żeby nie musieli z tym biegać nie wiadomo ile. Więc może tu kuchnię zrobię. A tu będzie taki duży magazyn. Rzadkie trumbo. To jest ciekawostka. Z tym można, to jest dosyć trudne do walki. Można to próbować oswajać, ale jest bardzo trudne. Wiem, że jest taki sposób, że jeżeli on śpi, to się go obudowuje i potem się go głodzi. To działa na pewno, jest to całkiem sprawne. Polecenia, struktury, ściana złapienia. Bardzo dobrze. Montuj ściany dalej. Dalej puśćmy też na pewno struktury, energia. Kable trzeba puścić po całości. Na pewno. Tutaj trzeba by puścić trochę kabla. No. Chociaż rezerwowo puśćmy, faktycznie, to jest nie głupie. Kabel i wiecie co, jeszcze mam wrażenie, że tu jest dosyć ciemno cały czas, więc... Dobra, tutaj będzie na pewno lampa kolejna. Solanil już ma ładny pokoik, więc to jest ten plus. Aha, kratkę będziemy potrzebować wentylacyjną, żeby ta temperatura się rozchodziła dużo lepiej. Dobra, tu jest sporo bałaganu. On cały czas sprawia, że nie mam zdedykowanego jednego sprzątacza. To jest mój problem. Ale wiecie, co jest jeszcze problem? Niestety, że trzeba będzie już na ten moment zakończyć, więc ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. No więc co, klasycznie. Ja bym inaczej, wy byliście wy. A to był Rimworld, moi drodzy. Widzimy się w przyszłych materiałach. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.